Cześć, przed Wami akt czwarty, scena pierwsza dramatu pod tytułem Romeo i Julia, nagranego przez Audiolektury. Życzę miłego słuchania. Cela ojca Laurentego. Ojciec Laurenty i Paryż. Ojciec Laurenty. W ten czwartek zatem. To bardzo pośpiesznie. Paryż. Mój teść Capulet życzy sobie tego, a ja powodu nie mam, by odwlekać. Ojciec Laurenty. Nie znasz, pan mówisz, uczuć swojej przyszłej. Krzywa to droga, ja takich nie lubię. Paryż. Bez miary płacze nad śmiercią Tybalta. Mało mi jej przeto mówił o miłości, bo Wenus w domu łez się nie uśmiecha. Ojciec jej, mając to za niebezpieczne, że się tak bardzo poddaje żalowi, w mądrości swojej przyspiesza nasz związek, by zatamować źródło tych łez, które w odosobnieniu cieką za obficie, a w towarzystwie prędzej mogą ustać. Znasz teraz, ojcze, powód tej nagłości. Ojciec Laurenty, na stronie. Obym mógł nie znać powodów do zwłoki. Głośno. Patrz, hrabio, oto twa przyszła nadchodzi. Wchodzi Julia. Paryż. Szczęsny traf dla mnie, piękna przyszła żono. Julia. Być może przyszłość jest nieodgadniona. Paryż. To może ma być już w ten czwartek z rana. Julia. Co ma być, będzie. Ojciec Laurenty. Prawda to zbyt znana. Paryż. Przyszłaś się pani spowiadać przed ojcem. Julia. Mówiąc to, panu bym się spowiadała. Paryż. Nie zaprzecz przed nim pani, że mię kochasz. Julia. Że jego kocham, to wyzna mi panu. Paryż. Wyznasz mi także, tuszę, że mnie kochasz. Julia. Gdyby tak było, większą by to miało wartość wyznane z daleka niż w oczy. Paryż. Biedna, łzy bardzo twarz twą oszpeciły. Julia. Niewielkie przez to odniosły zwycięstwo. Dosyć już była uboga przed nimi. Paryż. Tym słowem bardziej ją krzywdzisz niż łzami. Julia. Nie jest to krzywda, pani, ale prawda i w oczy sobie ją mówię. Paryż. Twarz twoja do mnie należy, a ty jej uwłaczasz. Julia. Nie przeczę. Moja bowiem była inna. Masz li czas teraz, mój ojcze duchowny, czyli też mam przyjść wieczór po nieszporach? Ojciec Laurenty. Nie brak mi teraz czasu, smętne dziecię. Racz, panie hrabie, zostawić nas samych. Paryż. Niech mię Bóg broni świętym obowiązkom stać na przeszkodzie. Julio, w czwartek z rana przyjdę cię zbudzić. Bądź zdrowa tymczasem i przyjm pobożne to pocałowanie. Wychodzi. Julia. O, zamknij, ojcze, drzwi, a jak je zamkniesz, przyjdź płakać ze mną. Nie ma już nadziei, nie ma ratunku, nie ma ocalenia. Ojciec Laurenty. Ach, Julio, znam twą boleść. Mnie samego nabawia ona prawie odurzenia. Słyszałem i nic tego nie odwleczę, że w przyszły czwartek wziąć masz ślub z tym hrabią. Julia. Nie mów mi, ojcze, że o tym słyszałeś. Chyba, że powiesz, jak tego uniknąć. Jeżeli w swojej mądrości nie znajdziesz żadnego na to środka, to przynajmniej postanowienie moje nazwij mądrym, a w tym sztylecie zaraz znajdę środek. Bóg złączył moje i Romea ręce, ty nasze dłonie i nim ta dłoń świętą pieczęcią twoją z Romeem spojona inny akt stwierdzi, nim to wierne serce w zdradzieckim buncie odda się innemu, to ostrze zada śmierci sercu i dłoni. Daj mi więc jaką radę, zaczerpniętą z długoletniego doświadczenia twego, albo bądź świadkiem, jak ten nóż rozstrzygnie sprawę pomiędzy mną a moim losem, wnet zaradzając temu, czego ani wiek, ani rozum nie mógł doprowadzić do rozwiązania zgodnego z honorem. Mów prędko, pilno mi wstąpić do grobu, jeżeli mi powiesz, że nie ma sposobu. Ojciec Laurenty. Stój, córko, mam ja w myśli pewien środek wymagający równie rozpaczliwej determinacji, jak jest rozpaczliwe to, czemu chcemy zapobiec. Jeżeli dla uniknięcia małżeństwa z Paryżem masz siłę woli odjąć sobie życie, to się odważysz snać na coś takiego, co będąc tylko podobnym do śmierci uwolni cię od hańby, jakiej chciałaś ujść przez zadanie jej sobie naprawdę. Masz li odwagę, toś wskażę ten środek. Julia.
O, każ mi zamiast być żoną Parysa skoczyć ze szczytu wieży, w rozbójniczych gości ci jaskiniach, w legowiskach wężów. Zamknij mnie w jedną klatkę z niedźwiedziami, albo mię wepchnij nocą do kostnicy, zewsząd pokrytej szczątkami szkieletów, poczerniałymi kośćmi i czaszkami. Każ mi wejść żywcem w grób świeżo kopany i w jeden całun z trupem się obwinąć. Wszystko to dawniej dreszcz budziło we mnie, ale bez trwogi uczynię to zaraz, bylebym tylko pozostała czystą małżonką mego lubego kochanka. Ojciec Laurenty, słuchaj więc. Idź do domu, bądź wesoła, przystań na związek z hrabią. Jutro środa, staraj się jutro na noc zostać sama, niech Marta nie śpi ten raz w twym pokoju. Masz tu flaszeczkę, weźmiesz ją do łóżka i filtrowany likwor ten wypijesz. A wnet po wszystkich żyłach cię przebiegnie usypiający dreszcz, który owładnie wszelką żywotną funkcją. Wszystkie pulsa wstrzymają w tobie swe zwyczajne bicie. Ni dech, ni ciepło nie wskaże, że żyjesz. Róże ust twoich i policzków zbledną jak popiół. Oczu zasłony zapadną, jak gdy dłoń śmierci zakrywa dzień życia. Każdy twój członek pozbawiony władzy zdrętwieje, stęgnie, zziębnie jak u trupa. I w tym pozornym stanie nagłej śmierci zostawać będziesz 42 godzin. Wtedy się ockniesz jak ze snu błogiego. Gdy więc nazajutrz z rana narzeczony przyjdzie cię zbudzić, znajdzie cię umarłą. Po czym, jak każe zwyczaj, przystrojona w godowe szaty, w odsłoniętej trumnie złożoną będziesz pod owym sklepieniem, gdzie leżą wszyscy ze krwi Kapuletów. Uwiadomiony tymczasem przeze mnie o naszym planie, Romeo przybędzie, wraz ze mną czekać będzie w owym lochu na twe ocknienie i tej samej nocy uprowadzi cię skrycie do Mantui. To cię uchroni od hańby grożącej. Jeśli brak woli lub niewieścia bojaźń od wykonania cię tego nie wstrzyma. Julia. O, daj mi, daj mi, nie mów o bojaźni. Ojciec Laurenty. Masz, idź, bądź niewzruszona i szczęśliwa w tym przedsięwzięciu. Wyprawię natychmiast jednego z naszych braci do Mantui z listem do twego męża. Julia. O, nadzieją, ty mi bądź bodźcem, a hasłem Romeo. Bądź zdrów, mój ojcze. Odchodzi. Akt czwarty, scena druga. Pokój w domu Kapuletów. Wchodzą Kapulet, pani Kapulet, Marta i słudzy. Kapulet do służącego. Proś te osoby, co tu są spisane. Służący wychodzi. A waś 20 biegłych zbierz kucharzy. Drugi służący. Nie będzie zły ani jeden, jaśnie pani, bo się przekonam wprzód o każdym, czy umie sobie oblizywać palce. Kapulet. A to na co? Drugi służący. Zły to kucharz, jaśnie panie, co nie oblizuje sobie palców, o którym się więc przekonam, że tego nie umie, tego nie sprowadzę. Kapulet. Ruszaj. Wychodzi służący. Wątpię, czy to wszystko na czas wygotuję, bo odajcie. Prawdaż to, że Julia poszła do ojca Laurentego? Marta. Poszła, panie. Kapulet. To dobrze, może on co dla niej wskóra, cięta, uparta to skóra na buty. Wchodzi Julia. Marta. Patrz, pan jak raźnie wraca od spowiedzi. Kapulet. No, sekutnico, gdzieżeś to bywała? Julia. Gdzie mię żałować nauczono, panie, za grzech uporu i nieposłuszeństwo naprzeciw woli twojej. Świątobliwy kapłan Laurenty kazał mi się rzucić do twych nóg i o przebaczenie prosić. Przebacz mi, ojcze, będę już uległa. Kapulet. Niech tam kto pójdzie prosić pana hrabię. Jutro mieć muszą spleciony ten węzeł. Julia. Spotkałam hrabię w celi Laurentego i okazałam mu miłość jak mogłam, nie przekraczając granicy skromności. Kapulet. To co innego? Tak, to dobrze, powstań. Tak być powinno, tak córce przystoi. Prosić tu hrabię, żeby przyszedł zaraz. Dali pan święty to człek z tego mnicha. Słusznie mu całe miasto cześć oddaje. Julia. Marto, pójdź ze mną do mego pokoju, wszak mi pomożesz przymierzyć przyborów, jakie na jutro uznasz za stosowne. Pani Kapulet, po co dziś? Jutro będzie dosyć czasu. Kapulet, idź z nią, idź, jutro pójdzie do kościoła. Julia z Martą wychodzi. Pani Kapulet, nie wiem, czy zdążę z przygotowaniami, już wieczór. Kapulet. Nie troszcz się, dojrzę wszystkiego i wszystko będzie dobrze, za to ręczę. Idź do Juleczki, pomóż jej się przebrać. Ja się tej nocy nie położę, będę na ten raz pełnił urząd gospodyni. Hej, służba, cóż to, wszyscy się rozeszli?
Mniejsza z tym, pójdę sam hrabią uprzedzić o zaszłej zmianie. Lekko mi na sercu, że się ten kozioł przecie opamiętał. Wychodzą. Akt czwarty, scena trzecia. Pokój Julii. Wchodzi Julia i Marta. Julia. Tak, ten strój wezmę, ale złota nianiu, proszę cię, zostaw mnie na tę noc samą, bo dużo muszę pacierzy odmówić dla uproszania sobie względów niebios nad moim stanem, jak wiesz, pełnym grzechu. Wchodzi pani Kapulet. Pani Kapulet. Takiej zajęta? Mamże ci dopomóc? Julia. Nie, pani, już żeśmy we dwie wybrały, co mi na jutro może być potrzebne. Pozwól, bym teraz sama pozostała i niechaj Marta spędzi tę noc z tobą. Pewnam, że wszyscy macie dość roboty przy tym tak nagłym obchodzie. Pani Kapulet. Dobranoc, połóż się, spocznij, potrzebujesz tego. Wychodzą pani Kapulet i Marta. Julia. Dobranoc, Bóg wie, kiedy się zobaczy. Zimny dreszcz trwogi na wskroś mnie przejmuje i jakby mrozi we mnie ciepło życia. Zawołam na nie, by mnie pokrzepiły. Nie, Aniu! I po cóż to ona? Straszliwy ten czyn wymaga właśnie samotności. A pójdź, flakonie! Gdyby jednakże ten płyn nie skutkował. Miałażbym gwałtem z hrabią być złączona? Nie, nie, ucieczka w tym, leż tu w odwodzie. Kładzie sztylet na stole. A gdyby też... To miała być trucizna, którą mi ksiądz ten zręcznie śmierć chce zadać, by ujść zarzutu, że dał ślub kobiecie, którą już pierwej zaślubił z kim innym. To by być mogło. Ale nie, tak nie jest, bo jego świętość jest wypróbowana i nawet myśli tej nie chcę przypuszczać. Lecz gdybym w grobie się ocknęła pierwej, nim mnie Romeo przyjdzie oswobodzić, to byłoby okropnie. Nie udusiłażbym się wśród tych sklepień, gdzie... Nigdy zdrowe nie wnika powietrze i nie umarłażbym wprzód, nim Romeo przyjdzie na pomoc? A choćbym i żyła, czyliżby straszny wpływ nocy i śmierci, którą dokoła będę otoczona, obok wrażenia, jakie sprawić musi samaż miejscowość tego sklepionego starożytnego lochu, w którym kości zmarłych mych przodków od lat niepamiętnych nagromadzone leżą, kiedy świeżo złożony tybald gnije pod całunem. I kiedy nocą o pewnych godzinach duchy, jak mówią, odbywają schadzki. Niestety, czyliżby prawdopodobnie to wszystko, gdybym wcześniej się ocknęła, a potem zapach trupi, krzyk podobny do tego, jaki wydaje ów korzeń ziela po krzyku, gdy się go wyrywa. Krzyk wprawiający ludzi w obłąkanie. Czyliżby wszystko to w razie ocknienia nie pomieszało mi zmysłów, czyliżbym po szalonemu nie igrała wtedy z kośćmi mych przodków, nie poszła się pieścić z trupem Tybalta i w tym rozstrojeniu nie rozbiłażbym sobie rozpaczliwie głowy piszczelą którego z pradziadów, jak pałką. Patrzcie, patrzcie, zdaje mi się, że duch Tybalta widzę ścigający Romea za to, że go wygnał z ciała. Stój, stój, Tybalcie! Przytyka flakon do ust. Do ciebie, mój luby, spełniam ten toast zbawienia lub zguby. Wypija napój i rzuca się na łóżko. Akt czwarty, scena czwarta. Sala w domu Kapuletów. Wchodzą pani Kapulet i Marta. Pani Kapulet. Weź te półmiski i wydaj korzenie. Marta. Piekarz opik wywoła i daktyle. Wchodzi Kapulet. Kapulet. Śpieszcie się, spieszcie, już drugi kur zapiał. Poranny dzwonek ozwał się. To trzecia, dojrzyj ciast, moja Marto, nieszczędź przypraw. Marta. Co to za wścibstwo? Idźże się pan przespać. Dali pan, jutro się nam rozchorujesz, z tego nie w czasu. Kapulet. Ani krzty, do licha. Nie wysypiałem się dla spraw mniej ważnych, a przecież nigdy nie zachorowałem. Pani Kapulet. Wiem ci, ja dobrze wiem. Umiał jegomość swojego czasu myszkować. Lecz teraz ja czuwam nad tym, abyś pan nie czuwał. Wychodzą pani Kapulet i Marta. Kapulet. Zazdrosna sztuka. Wchodzą słudzy z rożnami, koszami i drzewem. Hej, co tam niesiecie? Pierwszy sługa. Rzeczy do kuchni, ale nie wiem jakie. Kapulet. Śpiesz się. Wychodzi służący. Idź wasze suchszych szczap narąbać. Piotr ci kloc wskaże potemu. Drugi sługa. Jeżeli o kloca idzie, to dość mnie samego. Nie potrzebuję się zwracać do Piotra. Wychodzi. Kapulet. Masz słuszność, żywo, wesołe ladaco. Sam będziesz klocem. Dali pan już dnieje i hrabia będzie tu zaraz z muzyką. Tak przyrzekł. Słychać muzykę.
Otóż idzie, już go słychać. Hej, żono, Marto, chodźcie tu, hej, Marto! Wchodzi Marta. Idź, obudź Julkę, ubierz ją co żywo. Ja pogawędzę tymczasem z Parysem. Śpiesz się, nie marudź, pan młody już przyszedł. Co tchu się zwijaj. Wychodzi. Akt czwarty, scena piąta. Pokój Julii. Julia w łóżku. Wchodzi Marta. Marta. Panienko, Julciu, jak to się zaspało? Wstawaj, gołąbku, wstawaj, wstydź się, śpiochu. Panienko, duszko, rybko, ani mru, mru. Chcesz, widzę, wyspać się za cały tydzień, jakbyś wiedziała, że ci hrabia Parys następnej nocy nie da oka zmrużyć. Odpuść mi, panie. Amen. Jak śpi smacznie. Muszę ją jednak zbudzić. Julciu, Julciu, niech no cię hrabia Parys tak zastanie. To się dopiero zerwiesz. Cóż to? W sukni? Już żeś ubrana i znów się pokładłaś? Dosyć już tego, Julciu, panno Julio. Ha, przez Bóg żywy. Na pomoc, ona nie żyje. O, ja nieszczęśliwa, po co mi było się rodzić? Na pomoc, choć trochę akwawity, panie, pani. Wchodzi pani Kapulet. Pani Kapulet. Co za hałas? Marta. O dniu niefortunny. Pani Kapulet. Mów, co się stało? Marta. Patrz, pani. Pani Kapulet. O nieba, o moje dziecię, o moja pociecho, wstań, odżyj albo umrę razem z tobą. Na pomoc, wołaj pomocy. Wchodzi Kapulet. Kapulet. Co za guzdralstwo, pan młody już czeka. Marta. Ona nie żyje, rozstała się z życiem, o dniu żałosny. Pani Kapulet. O dniu opłakany, ona nie żyje, nie żyje, nie żyje. Kapulet. Puśćcie mnie, niech zobaczę. Jak lód zimna, krew w niej zastygła, członki jej zdrętwiały, dawno już życie z tych ust uleciało. Śmierć ją zważyła jak mróz najpiękniejszy pierwiosnek w maju. Nieszczęsny ja starzec! Marta. O niefortunny dniu! Pani Kapulet. O dniu boleści! Kapulet. Śmierć ta, niszcząca wszystkie me nadzieje, głos mi tamuje i zamyka usta. Wchodzi ojciec Laurenty i Parys z muzykantami. Ojciec Laurenty. Czy panna młoda już jest w pogotowiu iść do kościoła? Kapulet. Iść? Ale nie wrócić. O synu, w wilię dnia twojego ślubu śmierć zaślubiła twoją oblubienicę. Patrz, oto leży ten kwiat w jej uścisku. Śmierć jest mym zięciem, śmierć jest mym dziedzicem. Umrę i wszystko jej oddam, bo wszystko oddaje śmierci, kto oddaje ducha. Parys. Tak dawno wzdychał do tego poranku i takiż widok czekał mnie u mety. Pani Kapulet. Dniu nienawistny, przeklęty, ohydny, stokroć obmierzły, jakiemu równego w obiegu swoim czas jeszcze nie widział. Jedno mieć tylko, jedno biedne dziecko, jedną uciechę i jedną pociechę. I tę zabiera śmierć nielitościwa. Marta. O smutny, smutny dniu, o dniu żałosny, najopłakańszy, najniefortunniejszy, jaki widziałam w życiu kiedykolwiek. O dniu, o smutny dniu, o dniu żałosny, nie było nigdy jeszcze dnia takiego. O, stokroć smutny dniu, stokroć żałosny. Parys. Okrutna, sroga, świętokradzka śmierci, tyś mię podeszła, obdarła, zgnębiła, przez ciebie niebo stracił, okrutnico. O Julio, luba, życie, już nie życie, niemniej jednakże luba i po śmierci. Kapulet. Zawistny, twardy, niecny, zbójczy losie, po cóż ci, po co było tak tyrańsko wniwecz obracać naszą uroczystość? O moje dziecko, raczej duszo moja, nie moje dziecko, bo dziecko jest trupem i wraz z nim cała pociech mych ostoja, cały wdzięk życia stał się śmierci łupem. Ojciec Laurenty. Przestańcie. Rozpacz nie leczy rozpaczy. Nadobne dziecię to było własnością zarówno nieba, jak i waszą. Niebo zabrało swą część. Tym lepiej dla niej. Wyście nie mogli waszej części ziemskiej ustrzec od śmierci, ale część jej lepszą niebo zachowa w wiekuistym życiu. Jej wywyższenie było szczytem waszych życzeń i dążeń. W nim zakładaliście swój raj na ziemi i płaczecie teraz i rozpaczacie, widząc ją wzniesioną ponad obłoki do istnego raju. O, złato miłość jęczyć z żalu wtedy, kiedy tym, których kochamy, jest dobrze.
Nie ta dziewica dobrze poszła za mąż, co długie lata przeżyła w zamęściu, lecz ta, co młodo zamężną, umiera. Połóżcie damę łzom i umaiwszy to piękne ciało liśćmi rozmarynu, każcie je wedle zwyczaju niebawem w świątecznych szatach zanieść do kościoła. Świętymi wprawdzie są boleści prawa, przecież rozsądek z łez się naigrawa. Kapulet. Cośmy nagody poprzysposabiali, to musi teraz posłużyć na pogrzeb. Weselna uczta zamieni się w stypę. Dźwięk strun, więk dzwonów, pieśni w smętne treny. Mirtowy wieniec martwą skroń otoczy, słowem wszystko się w opak przeistoczy. Ojciec Laurenty. Wyjdźcie stąd państwo i ty, hrabio także. Niech się gotuje każdy odprowadzić te piękne zwłoki na wieczny spoczynek. Snać niebo na was o coś zagniewane. Nie jątrzcież jego gniewu jeszcze gorzej, oporem przeciw świętej woli Bożej. Wychodzą Kapulet, pani Kapulet, Parys i ojciec Laurenty. Pierwszy muzykant. Trzeba nam podobno schować dudy w miech i wynieść się za drzwi. Marta. Tak, tak, schowajcie swoje instrumenta, poczciwi ludzie, nie ma tu co robić. Drugi muzykant. Może ci się jeszcze co znajdzie. Wchodzi Piotr. Piotr. Zagrajcie mi na basetli, panowie muzykanci, zagrajcie mi na basetli, jeżeli mi dobrze życzycie. Pierwszy muzykant. Dlaczego na basetli? Piotr. Bo moja dusza gra teraz na drumli. Zagrajcie mi co smętnie, skocznego dla rozweselenia. Pierwszy muzykant. Daj nam waść pokój, nie pora teraz do gędźby. Piotr. Nie chcecie zatem. Pierwszy muzykant. Nie. Piotr. Czekajcie, zapłacę wam za to. Pierwszy muzykant. Czym takim? Piotr. Nie brzęczącą monetą, jak mi Bóg miły, ale bitą monetą, monetą godną rzępołów. Pierwszy muzykant. To my się waś panu równą monetą odpłacimy, monetą godną lokajów. Piotr. Wprzód ja wam lokajską klingą zagram po brzuchu. Drugi muzykant. Schowaj wać pan swój rożen, a wydobądź lepiej swój dowcip. Piotr. Strzeżcie się ostrze mego dowcipu, bo was przeszyje na wylot. Baczność! Śpiewa. Gdy z piersi płynie jęka, serce żal zakrwawia, muzyki srebrny dźwięk. Dlaczego srebrny dźwięk? Dlaczego muzyki srebrny dźwięk? Cóż waś na to, mości barania kiszko? Pierwszy muzykant. Już ci, dlatego że srebro ma dźwięk miły. Piotr. Pleciesz, a waś co na to, mości klawi cymbale? Drugi muzykant. Dlatego sądzę, że muzykanci grają za srebro. Piotr. Pleciesz także, a waś co o tym sądzisz, mości kaleczy uchu? Trzeci muzykant. Nie wiem doprawdy, co o tym sądzić. Piotr. O, przepraszam, zapomniałem, że jesteś śpiewakiem. No, to ja powiem za ciebie. Muzyki srebrny dźwięk mówi się dlatego, że muzykanci rzadko kiedy złoto za muzykę dostają. Wychodzi śpiewając. Muzyki srebrny dźwięk natychmiast ulgę sprawia. Pierwszy muzykant. Cóż to za bezczelny łotr z tego hultaja? Drugi muzykant. Pal go, Kaci, zejdźmy tam na dół, wmieszać się między orszak żałobny i czekać rychło, co spadnie z półmiska. Wychodzą.